Mały chip, chip. 35 tysięcy kredytów kosztuje. Bierzemy go. Ależ fajny. On tutaj może w garażu nie wygląda, ale jak popatrzycie na kierownicę, to wam się zaraz tak mniej więcej uruchomi perspektywa. Dajmy sobie tak. Jakiś specjalny kolor. Co by tu wymyśleć dla niego? Moro. Co tu jeszcze mamy za kolorki? A może jakieś malowania do niego powymyślali? Kinder, o jest! Ale to będą fajne malowania do niego chyba. Znowu bierzemy Kinder? Ja czuję, że to będzie rakieta. Postaramy się o to, żeby to była rakieta. Ale najpierw zrobimy sobie, sprawdzimy sobie, jak to brzmi, bez żadnego tuningu, jak to wygląda, tak? Widziałem go na wyścigu i pomyślałem, nie no, muszę go przetestować. Maska się nie otwiera. O kurde. Porobiony już jest tym malowaniem trochę, nie? Przyciemnione szyby. Ale rekin, pochłaniacz zakrętów. Zobaczymy, czy to będzie taki pochłaniacz zakrętów. Ty, jak fajnie brzmi! Posłuchajcie tego. Wow! Kozak! Ej, naprawdę zajebiście. Nie? Nie powiedziałbyś, że tak będzie brzmieć. Uuu. No oczywiście nie mamy tu mocy. Ale brzmi bardzo fajnie. Wow. Jak maluch. Nie no, co ty? Tak bardziej rasowo brzmi. Fajny jest. No, ciekawe, co będzie można z nim zrobić, ale jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony standardowym dźwiękiem tego samochodu. No, musicie przyznać, że brzmi bardzo fajnie. I nawet jakoś tam jedzie, no, wcale nie najwolniej. Zobaczmy. Także po kolei. Już widzę, że coś tam fajnego można z nim zrobić. Najpierw zobaczmy to spoilerowanie. Możemy go trochę wykastrować. Zawsze to mniej wagi. Jest dobrze. Dawaj na drift. Już byście wszystko na drift robili. Spokojnie. 511 kg. 498 kW. Klasa S2 jest prawie wymaksowany w klasie S2, rozumiecie? To on będzie się ścigał z Aventadorami, z, nie wiem, z Bugattim, tego typu rzeczy. Nie wiem, co to będzie z niego, ale malowanie chcę koniecznie zmienić. On nie może tak wyglądać, bo zdradza się trochę, no. Trochę się zdradza. O kurde. Klasa S2, przypominam, to jest hardcore. A on chyba by był fajny na drift. Się tak czuję. Dobra, musimy tu troszeczkę zrobić tuning. O kurde, co to się tu dzieje? Ile możemy tym pojechać? 330? No nie, coś tu nie tak jest. Dobra, ale wiecie, co ja chcę z nim zrobić? My zrobimy sobie tutaj fajne, miękkie zawieszenie. Bardzo miękkie. I docisk. Większy. Dyferencja troszeczkę. Cip. I jedziemy. Fajny, woziłbym się. Ej, jest naprawdę fajny, no. Wyobraź sobie, kończysz lekcję, podejrzasz pod laskę takim autkiem. Jeśli cię nie wygoni, to wieczór masz załatwiony. Jeszcze jak pokażesz jej przyspieszenie, to już w ogóle. Szkoda, że jest noc, ale wybierzemy sobie jakiś wyścig. Dobra, jedziemy. To jest mały chip, chip 2. 2.0, to jest chip, chip 2.0.
No i super, tak się jeździ. Co? Jaki checkpoint pominąłem? Co oni mi tutaj? Aha, rzeczywiście. No musimy tu inaczej pojechać. To jest chip 2.0. Jego kurczę na te koła stawia. Tak się super drogi trzyma. A tam będziemy hamować. No i super. Elegancko. Da się? Da się. Ale ciężko jest. Trochę rzuca, ale jest okej. Da radę jakoś. No i pierwszy. Elegancko. Go hamuje na tej wodzie. On się tam prawie cały zanurzył. Teraz jak ładnie jedzie, nie? Żeby nie było, że po ścianach. O nie, o nie, o nie. O, udało się. Tutaj pod koniec trzeba uważać, bo nie będę mógł cofnąć. Mówiłem, że trzeba uważać! O, jeszcze mogę cofnąć, dobrze. Kurde. Ale się zgrzałem, spocone ręce mam. Od samochodu naprawdę ciężko jest. Ej, wiem co możemy spróbować zrobić. Możemy spróbować skoczyć Isetą na ten... Na tego... Na tą ciężarówkę taką, co ma pakę. Jak ona się nazywa? Już zapomniałem. Tylko to trzeba było w multiku się zgrać jakoś, nie? A, no i wygrałem! No i fantastycznie, kurde! Oh yeah! Daj mini, proszę cię. Mamy też mini tutaj. Kiedy 400k? Na Facebooku utworzyłem wydarzenie. Do końca roku musimy wbić 450 tysięcy subskrypcji. Serio. Najczystszy przejazd dzisiaj miałem. To był zdecydowanie Grzechu, masz rację. Ej, moim zdaniem wyścig był super. Mogłem co prawda próbować tutaj na zakrętach hamować i tak dalej, ale... Chip 2.0 wygrywa na easy. Teraz na drifty go. Na drifty? Dobrze, to spróbujmy w takim razie na drifty go zrobić. Na wyścigi widzicie, jest świetny, to już... Ja nie chcę mieć takiego dobrego samochodu na wyścigi, bo on jest za dobry. Musimy w takim razie zrobić go na drifty, moi drodzy. Tak. I myślę, że będzie to fajny driftowóz. Na wyścigi jest też bardzo dobry, ja bym go zostawił i tu, i tu. Albo kupmy sobie drugiego tego Fiata i miejmy go na drift, co wy na to? Tak zróbmy. W takim razie bierzemy drugiego, stuningujemy go i nawet damy mu inny silnik. O! Co wy na to? Zrobimy go w Kinder. Weźmiemy opony do driftu jakieś. No i fantastycznie. Uwaga, 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 uwaga. Zapisuje się długo. Forza myśli, czy dać mi dostęp do tego samochodu. Teraz silnik od motocykla wziąć. Albo ten 1.4 rajdówkę. Mamy teraz fantastyczne malowanie Kinder. I bierzemy się za tuning. Teraz robimy typowo driftowy, więc no... Nie no, byśmy musieli dać ten sam silnik. Ale nie, weźmy 1.4...
O, napęd w standardzie mamy na tył. Świetnie. Myślę, że będzie super. Odciążymy gnoja, żeby szybciej jeździł. Tak. Pyk. I tak. Opony dajmy jakieś tam bardziej przyczepne troszeczkę. A może te? Dystanse oczywiście, przecież to drifting będzie. Motorbike engine. Nie, damy sobie ten. A to jest nawet podpis Honigan. Tam na dole, w tym malowaniu. Dobra, to mamy to. Zobaczymy, jak na tym silniku będzie brzmiał. Myślę, że też będzie fajnie. Idę po pierogi francuskie. Silnik od kosiarki. O, patrzcie, to jest zawieszenie driftowe. Będzie super, gwarantuję wam. Dosłownie kinder niespodzianka. Oj, będzie niespodzianka, coś tak czuję. Dobra, pyk. Pyk. No i tak, zobaczcie, ta moc za bardzo nie rośnie. Ale może wystarczy do driftu. Mocy tutaj dużo nie będzie chyba. A może będzie? No. Zobaczymy. Ile to ma teraz tych koni? No nie ma dużo, ale zobaczymy, bo to jest lekkie autko, więc jemu tam dużo nie potrzeba. Jak na drifty, nie rób nic z dyferencjałem, zostaw seryjny. No właśnie, będzie trzeba pobawić się z dyferencjałem. To zaraz zobaczymy. Czekajcie. Co ja tu miałem? Aha, opony spróbować jeszcze poszerzyć. Z przodu poszerzmy. Pyk. No i zobaczymy, jak będzie śmigał na tym silniku. Zobaczymy, no. Ma około 450 koni. Na tą wagę myślę, że wystarczy. Cyk. Klasa A tylko, to tutaj nie ma znaczenia. Będzie fajnie. Ej, zajebisty. Patrzcie na niego. Jedziemy na jakąś strefę driftową zobaczyć. Ale jeszcze taki szybki tuning tylko zrobię. Fake Passat. O kurde, jakie tu biegi wydłużone. No dobra. Okej. I zawieszenie twarde, obniżone. Mamy porobione. Jedziemy na drifty. Teraz, aha, musimy jeszcze na mapie sobie znaleźć jakąś strefę driftową. Drift zones. No, tutaj mamy jakąś najbliższą. Tutaj coś jest. Musimy zawrócić. Będzie fajnie. No i fantastycznie. Patrzcie, jakie stunty nim można robić. Elegancko. No i po co tutaj dużo mocy, nie? 450 koni wystarczy. Zajebisty jest. Dobra, dojedźmy na miejsce. Kurde, pewnie, że tyle nam wystarczy. Dobry jest. Ej, ej, ej. Spróbuj zrobić 360. I tak ładnie wejść w zakręt dodatkowo. No to fajnie wygląda. Spróbuję.
Ej, ej, ej! Aha, bo ja już jestem w strefie driftowej. No okej! Okay. To my tutaj tyle punktów nabijemy, że to szok. Tylko trzeba się rozpędzić. O, na tej strefie driftowej trzeba mieć szybkie auto. Bo tutaj są gładkie zakręty. To robimy. Tylko dwie gwiazdki wbiłem. Skandal. Musimy to poprawić. Czy jest negatyw? Zaraz ci pokażę. Jest, ale taki delikatny, widzisz? I wystarczający. No i super. Czy pamiętasz jeszcze kanał Desetka 1? Pamiętam, pamiętam. A czy ona streamy robi na Twitchu? Całkiem niedawno graliśmy w tego. Co myśmy tam grali? Way Out żeśmy grali razem. Chyba też na streamie. Ej, ej, ej! No, ciężko. Znaczy nie aż tak bardzo, tylko tutaj brakuje troszeczkę prędkości. Musielibyśmy się jeszcze bardziej rozpędzić? Tak się zastanawiam. Trzeciego kupna dragi. No, jeszcze dragowe opony mamy tutaj do zainstalowania. To ja myślę, że na dragi byłby spoko, ale i tak nic nie przebije tego. I sety na dragi, nie? Niedawno, to było w lutym. Dla mnie Szczepan to niedawno. Ale jak pamięta, kurde, jestem w szoku, Szczepan. Jesteś bardziej fanem mojego kanału niż ja. O kurde. Co on robi, ten samochód? Go inna strefa. Dobrze, bo ta jest no, ta jest na szybszy samochód trochę. Gdzieś my jeszcze nie byli. Tu są szutrowe. Tu jeszcze nie byłem, ale to jest też szutrowa. Tu mam jakiś słaby wynik. To tak nie może być. Czy odebrałem odrestaurowane, zaginione samochody? Te, co odkryłem, tak. I bawiliśmy się fajnym Audi Quattro. Na offroad tego chip zrobić. Na offroad? Też by był fajny. Ej, naprawdę fajnie się nim jeździ. Zrobiłem go na wyścigi i zobaczcie, nawet tego tuningu nie kasowałem, bo ja jestem pewny, że jeszcze nie raz go wybiorę, żeby się nim pobawić. Naprzełaj mi mieć. Nie no, auto driftowe, coś ty. Mamy tutaj twarde zawieszenie, by się zaraz wybijał wszędzie. Zrywa asfalt. Jest tu tyle aut do tuningu, które możemy sobie porobić. A na razie robię to takie, wiecie, najfajniejsze, najśmieszniejsze, nie? Później będziemy się bawić w takie bardziej poważne tuningi. Huhuhu. Łatwo go odwrócić, ale leci jak strzała. No. Aż ciężko nie w prostej linii jechać. Tak leci. Dawaj, trzymaj się! Ach, kurde. Trochę przesadziłem z tym kątem.
Teraz jest najlepsza pora roku w grze, bo akurat odzwierciedla naszą rzeczywistą porę roku, jaka jest teraz w realnym świecie, nie? Można fajne zdjęcia właśnie porobić, takie klimatyczne. Wow. O, w końcu złapał przyczepność. A tam złapał. O, zrobimy rondo, bo jest po drodze. Zobaczymy, czy da radę zrobić, czy dam radę go opanować na rondzie, ale myślę, że tak, dosyć stabilny jest. Piąteczka, kurde, i poszedł. No, piąteczka już trochę za mocno. Czy podoba mi się Audi Q8? Nawet nie wiem, jak wygląda. Jakby takie auta były we Włoszech, to by nie istniało Ferrari. I taka ciekawostka. Fiat posiada Ferrari. Także trochę taki błąd myślowy. Ferrari należy do Fiata. A to jest właśnie Fiacik. Wow! Mamy strefę liftową chyba tutaj. Nie wiem, czy to dobry wynik. Wydaje mi się, że strefa była na tyle długa, że dużo większy wynik można było tu wycisnąć. No, 3 gwiazdki powinny być. Zobaczymy, ile tutaj. No, ja miałem 148 tysięcy tym małym cip-cipem, a 125 było na 3 gwiazdki, więc nawet całkiem nieźle. Opony pierdykną zaraz. Ej, no i fajny jest, no. O, ustabilizowałem gnoja. Yeah. No i fajnie. Ej, bardzo podoba mi się ten samochód. Już nawet na zwykłym, seryjnym silniku bardzo fajnie brzmiał. No i po tuningu można go zrobić i na wyścigi nawet ciekawie. Na dragi, nawet na driftach sobie radzi, także shocking.